Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a przed wami The Golf Club. Gra, na którą zareagowaliście bardzo pozytywnie, co mnie niezmiernie cieszy. Ja cały czas szukam takich gier, które nie pojawiają się często na YouTubie. Bardzo wielu z was narzeka, że wszyscy YouTuberzy robią dokładnie te same produkcje, więc staram się sięgać po inne, chociaż to czasami źle się dla mnie kończy. No ale cóż tam, trzeba próbować. Zagrajmy zatem w golfa. To jest fajna okazja, żeby sobie spokojnie poopowiadać, pogadać, popatrzeć na tego golfa. Zagramy sobie rundkę. Troszkę zmieniłem wygląd mojego golfisty na taki biało-szary. W takim jestem biało-szarym nastroju. Aha. I wybierzmy sobie pole golfowe. Może z listy. Coś łatwego, oczywiście. Ciężki, trudny, trudny. Średnio. Jestem początkującym golfistą. Yuma Desert Golf Club. Co powiecie na to? Myślę, że można by spróbować. Zacznijmy zatem. Hello there and welcome to the golf club. Just starting off on this lovely par 4. Pustynnie, nieprawdaż? Trudno się dziwić, w końcu to pustynia. Ale nie jest zdecydowanie tu tak ładnie i kolorowo, jak bywało w innych miejscach. Gra mi proponuje najmocniejszy kij. Przy delikatnym wietrze w tą stronę, myślę, że sobie pozwolę troszkę skręcić w lewo. Może nawet jeszcze trochę. I uderzymy z całej siły. Można by zmodyfikować kąt uderzenia, ale nie, to nie ma sensu. Można też tu prawo-lewo, ale tego to już się trochę boję. Nie wiem do końca, do czego to służy. Chyba jeszcze trochę skręcę. Tak jest. Dobrze. Uderzajmy. Ładnie idzie, ładnie idzie. Bardzo ładnie. Na zielonym, na zielonym. W czterech uderzeniach trzeba zaliczyć to, żeby mieć 0 punktów. Najlepiej byłoby mieć minus 1, no ale nie można mieć wszystkiego. Do dołka zostało nam 78 yardów. Mamy kij, który powinien uderzyć 75 yardów. Ale on jest taki... Zważywszy na to, że gramy pod wiatr, spróbowałbym coś pokombinować. 80 yardów przy tym wietrze. No, może być dobry pomysł. Spróbujmy. Looking good. To był doskonały pomysł. Nie idealnie, ale nieźle. 12 stóp, 14. Przy delikatnym spadku w lewo i troszkę pod górkę. Tu mam zawsze problem za bardzo... źle odczytuję te sygnały. Za bardzo kontruję ten spadek, prawy, lewy, i to się z reguły dla mnie źle kończy. Z jaką siłą należałoby uderzyć? No jest niewielką. Ach! Boże! Tym razem za mało. Tak. Dobra. Tu nie powinno być problemów i nie było. Zatem zaczynamy rozgrywkę z 4 na 4. Nie jest to żaden sukces. Pan stwierdził, że tu trochę wieje. No to w porządku, rozumiem. Jak najbardziej. Mamy przed sobą... No właściwie z wiatrem będziemy uderzać. To może ładnie pójść w tamtą stronę. Dlaczego miałbym się nie zdecydować na coś potężniejszego? Gra nie zaleca użycia aż takiego mocnego kija. I chyba ma rację. Zdecyduję się na 5 łód, zważywszy na to, że lecimy z wiatrem. Ta piłeczka ładnie powinna pójść w tamtą stronę, ale delikatnie ją skręcę tutaj. No i trochę podkręciłem, ale tylko trochę. Ładnie lądujemy na zielonym. 244... 245 yardów.
Okej, wyśmienicie. Do dołka zostało nam 86 yardów. Gramy z wiatrem. Spróbowałbym może zmienić. Właściwie nie można nic lepszego tutaj wykorzystać. Spróbujmy trochę zmniejszyć siłę uderzenia, ponieważ nasz kij poleci w 95 yardów, a potrzebujemy zaledwie 86. Puścimy to delikatnym lobem i być może wykorzystamy wiatr, żeby to poleciało tam, gdzie chcemy. I think this is gonna need to bite. Aj, nadal za mocno. A little too much club on that approach. All right, let's get out of this roughing onto the green here. Mamy 97 yardów. Możemy zrobić przy użyciu tego. Jak tam spadki wyglądają? Najlepiej byłoby to trafić teraz, ale to chyba szansa jest niewielka. 7 yardów. Muszę uderzać z całej siły. Cholerny świat. Nie powinienem był uderzać z całej siły. Czasami trudno to ocenić. I teraz muszę trafić, żeby mieć wyjść na zero na tym dołku. Ohoho. 24 stopy, to nie jest prosta sprawa. Ach! Za mocno, za mocno. Ale się będę tu bawił. Przestrzeliłem strasznie mocno. Teraz jesteśmy z górki i jesteśmy już niestety na plus 1. Fatalna sprawa. Jest. Nice. Solid stroke on that one. Well done. Lepszy rycz niż nic. Na takiego początkującego zawodnika to nie najgorzej. Co my tu mamy? No, kawał pola. Chcemy zdecydowanie wylecieć aż tam. I to się powinno udać przy tym wietrze. Nawet powinno być nieźle. Myślę, że nie trzeba nad tym za dużo myśleć. 265 yardów do zrobienia. I hate the hooks. Holender. Nie, tylko nie w piasek. Come on. I tak jest gęsta trawa. Niestety podkręciło mi się troszkę. Dobra. Trzy iron. Może... Uderzmy tym ironem, zwłaszcza, że jesteśmy z wiatrem. Mamy delikatny spadek na polu. Bardzo ładnie. Jak na te możliwości, które dawała nawierzchnia tutaj... Oj, do góry wleć. Dobrze. Nie najgorzej. Myślę, że z najgorszego żeśmy wyszli, ale... Tam jest gdzieś pod górkę się zaczyna, ale tutaj nawet nie ma co za bardzo o tym myśleć. Teoretycznie 7 yardów powinien polecieć powinna polecieć ta piłka. Uderzona przy użyciu tego kija, ale ostatnio się przejechałem na tym, więc... Uderzyłem. Och. A mogło być tak pięknie, co? Very nice. 4 feet to the hole, you can do this. Mogło to wpaść. Szkoda, że nie wpadło, no cóż. Mamy delikatnie pod górkę. Nice putt. Bałem się, że zrobiłem to za lekko, ale jest okej. So that'll keep you at one over for the round. Czyli jesteśmy na plus 1 cały czas. Coming off a par on the last one. Let's see what happens here. No dobra. W zasadzie to chyba jest na jedno uderzenie, podejrzewam. I to jest 158 yardów, 7 iron. Myślę, że możemy go wykorzystać. Myślę, że możemy tak strzelić, jak oni nas tutaj. Tylko żeby gdzieś nie zwichrować tego strzału. Jesteśmy delikatnie pod wiatr. Ale to... Skręcił w lewo, cholera. Well, looks like this may be in the deep stuff. No trudno, trudno. Nie radzę sobie. Strasznie ciężko mi ten prosty ruch utrzymać na prawym kontrolerze. 26 yardów, powinno polecieć 45. I
jesteśmy pod wiatr. Spróbujmy sobie podrzucić to trochę od spodu. To strasznie zwiększa. A, puścimy to lobem. 85. Nawet na 71. 45 yardów może polecieć maksymalnie. My chcemy 26, czyli połowę z tego. Trochę więcej niż połowę. Chcemy, żeby poleciało, więc... Powinno być po prostu idealnie. Dobra, siła była w sam raz. Dobrze, że dobrze to wykombinowałem. Myślę, że to powinno wpaść bez problemu. Czyli znowu na zero. W sensie, no tak, wyrównaliśmy liczbę dołków, natomiast jesteśmy plus jeden na jednym straconym. Co tutaj nam będą polecali? Okej. Driver nazywa się ten kij. Niech tak się nazywa. That's quite a hook onto that one. Dlaczego ja to skręciłem, co? Znaczy... nieważne. Braku mi... Mam nadzieję, że te krzaki nie będą mi przeszkadzać za bardzo. To może być bardzo nieprzyjemne. Spróbuję mu uderzyć mocno. Jakby ten... Nie bez powodu... Mamy ten kij. Okej. Z najgorszego żeśmy wyszli, ale to jeszcze nie jest to, co bym chciał. To jest dołek, który należy pokonać w 5 uderzeniach. I chyba... przyjdzie mi wykonać tych 5 uderzeń, chyba że będę miał niesamowite szczęście. Zobaczmy. Mamy 125 yardów. Ten kij poleci 120 yardów, jeżeli uderzony z pełną siłą. Spróbujmy delikatnie zmodyfikować to uderzenie. Trzeba też brać pod uwagę, że lecimy z wiatrem. Znowu, kurde, podkręciłem. Szlak by to trafił. Wydaje mi się, że siła była ok, tylko to podkręcenie niestety skończyło się fatalnie. No i niedobrze, bo to jest właściwie czwarte uderzenie. Trochę mamy pod górkę, trzeba by to skorygować. 45 yardów. To jest takie nachylenie, więc myślę, że można tak. Ach, troszkę za mocno. Powinienem był jeszcze podnieść do góry tego loba. Chyba będziemy niestety na plus 2 po tej rozgrywce. Ale nie traćmy nadziei. 22 stopy. Spadek może być odrobinę mniejszy niż podejrzewałem za pierwszym razem. O Boże. Ale przestrzeliłem, Jezu. Jakiś przeklęty dołek. Okay, let's go ahead and get back on this green. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale no jest jak jest. Powinien polecieć 7 yardów. Dobrze myślę? Dobra. Już wiem, o co chodzi. 7 yardów to on poleci, ale trzeba brać pod uwagę, że jakby doleci 7 yardów, natomiast potem się odbije od ziemi i... To było zdecydowanie za słabe, ale już lepsze niż ten numer, który zrobiłem przed chwilą. No to przeklęty dołek, zdecydowanie. Nie będę tego dobrze wspominał. Nice little putt on that one. Well done. Plus 4. Four over for the round. Holender. A liczyłem na to, że będę poprawiał z czasem ten wynik. Dobra, dziurka numer, znaczy dołek numer 6. Tu żadnej filozofii nie powinno być. Proste uderzenie. Chociaż delikatnie. Boże, jedna dziura z piaskiem. Coś dzisiaj się sprzysięgło przeciwko mnie, niestety muszę przyznać i zgodzicie się, że coś w tym jest. Okej.
No, może trzeba też poznać pole, no cholera wie. Well, not bad out of that bunker. You're in the fairway now. Okay, about 130 yards out. Musiałbym bardzo blisko teraz chorągiewki zagrać. 132 yardy poniesie. I potrzebuję, żeby doleciało do samego końca. Zważywszy na to, że jesteśmy delikatnie pod wiatr, to ja bym troszkę mniejszym lobem to zrobił. Okay, nie jest źle. Gdyby nie to, że znowu zagrałem hakiem, to by ładnie nawet poszło. Muszę brać pod uwagę, że mam skłonność do skręcania delikatnie w lewo. O Holender. To nie wygląda dobrze. Strasznie pokręcona jest ta nawierzchnia. Na pewno mamy z górki. Początek jest trochę w lewo, potem idzie w prawo. Myślę, że... Olera. Bardzo ostro idzie tutaj w prawo ta trawa. I to się zmienia gdzieś... Ja wiem, 5 stóp? 4 stopy od miejsca, w którym mam piłeczkę. Dobra, zróbmy to tak. I jesteśmy z górki, to jest też niezwykle istotne. No, za mało. Za mało. Siła uderzenia w sam raz. Natomiast... Dobrze. Decent little putt there. Okej. No, w pięciu? Mhm. Holender. No cóż. Najwyraźniej pustynia nie działa na mnie zbyt dobrze. 145 yardów. Mogę uderzyć. I gramy z wiatrem. Ja mam skłonność do delikatnego podkręcania. A jak nie podkręcę? No, powinienem tak uderzać troszkę, ale dobra. Powiedzmy, że nie do końca sobie ufam. Spróbujemy zmienić trochę... Trochę podnieść do góry. Minimalnie. Bo odległość jest mniejsza niż to, co potrafi zrobić mój kij. To wasn't super clean. O, znowu skręciłem, jak widzicie, w lewo. I trochę za mocno. Trudno się mówi. Okej, jesteśmy... Spadek jest w tą stronę. Spróbujemy uderzyć tak. Może delikatnym lobem. To powinno być ok. Jasny gwint. Jest za mało, jeszcze zmieniłem tą siłę. Cały czas jestem jeszcze na etapie badania tych wszystkich modyfikatorów. Okay, here we go. This one to save par. Panie kochany, pan sobie jaja robisz, przecież tym to ja nawet nie będę próbował. Ja poproszę coś takiego. Ja nawet nie wiem, gdzie jest ta chorągiewka do licha ciężkiego, a tutaj. Dobra, musimy uderzyć 4 yardy. I to chyba za słaby będzie ten kij. Może 6 yardów spróbujemy. To jest chyba... Dobra. Ironem. Ach, kurde. Za mocno. No, dzisiaj witam was bardzo serdecznie. Mam dzisiaj wyjątkowo słaby dzień. Ale zdarzają się i takie. Okej. Spadek jest dosyć delikatny. Myślę, że nie muszę uderzać. Nie muszę aż tak bardzo. Ciągle za mocno, ciągle źle oceniam te spadki. Well, I'm happy to move on. Ale popełniam za każdym razem ten sam błąd, to znaczy za bardzo wychylam, więc nie jest źle. Gdybym raz zrobił za mocno, raz za słabo, to nie wiedziałbym, co korygować, a teraz to wiem. Zobaczymy, to będzie driver na pewno. Wiatr delikatnie w prawo, to właściwie dobrze, bo zważywszy na to, w którą stronę ja podkręcam, to się może sprawdzić. I znowu delikatnie skręciłem w lewo. Ale ładnie poszło tak, jak miało pójść.
nie z całą siłą, z jaką bym chciał, ale... Okay, so we have about 115 yards thereabouts to the pin. Dobra, 115 yardów, 120, zważywszy na to, że wiatr wieje w tą stronę, spróbujemy uderzyć delikatnie tak. I z całej siły, patrzcie, jak raz poszło prosto. Prawie dobrze. Mam szansę to zrobić w trzech uderzeniach. Cały czas daję za mocno, prawda? Więc tym razem skierujmy to tak, na styk. Mamy 21 stóp. O! Znowu za daleko, a było już tak blisko. Trudno. Trudno. Wybaczcie, że ja jakby za każdym razem, kiedy zaczynam grać w golfa... Za każdym razem, jak zaczynam grać w golfa, to obiecuję sobie, że poopowiadam wam różne historie, ale ta gra skupia na tyle moją uwagę, że nie jestem w stanie. Znaczy, staram się opowiadać o tym, co się dzieje i jakby w jakiś sposób tłumaczyć moje zachowania. Dzięki temu ci, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, czegoś się mogą dowiedzieć, a ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to przynajmniej będą wiedzieli, jakie popełniam błędy. 265 yardów, gramy pod wiatr, najmocniejszy kij, także spróbujmy delikatnie w tą stronę skierować uderzenie. Znowu chyba troszkę w lewo skręciłem, ale tym razem skorygowałem to, kierując to uderzenie delikatnie w prawo, znaczy kierunek uderzenia w prawo i jakoś wyszło. Pan prowadzący jest zadowolony z mojego uderzenia. Mam 95 yardów, do chorągiewki 92. Gramy pod wiatr, ale to może elegancko zadziałać. Najlepiej byłoby troszkę tak skręcić, zakładając, że uderzę idealnie prosto. Troszkę jeszcze udało, znaczy troszkę jeszcze... Nie najgorzej. Najgorzej. Jakbym uderzył ze 100% siłą, to byłoby ładnie. Ile mamy? 31 stóp. Za każdym razem daję troszkę za mocno, więc tym razem skoryguję to w ten sposób. Nie do wiary. Tym razem za mało, no ale było dosyć daleko. Trudno się mówi. And the next hole coming up. Proszę. I pięknie. Plus 7 to nie jest dobry wynik. Być może uda się to poprawić w kolejnej rundce, ale na tą zaproszę was następnym razem. Ja gram dosyć powoli, dużo opowiadam. To zaledwie 9 dołków w ciągu tej rozgrywki. Dawajcie znać, czy macie ochotę na jeszcze. To zdecydowanie jest gra do relaksu. Być może nawet do zasypiania. Ja się nie obrażam. Jak ktoś przy tym zasypia, to też nie jest źle. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Oceniajcie, komentujcie i trzymajcie się. Hej, hej. I dajcie znać, jeżeli ktoś gra.